Tutaj mam meksykańskie tacos, ale w dzisiejszym odcinku zjemy także zapiekankę, burgera ze smokera, grecką pitę, frytki, pizzę, generalnie sporo street foodu na nocnym targu towarzyskim w Poznaniu. Czy będzie smacznie? Jakie będą ceny? Na te pytania dzisiaj odpowiem. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Ponoć na łazarskim rejonie nie jest kolorowo, ale na Łazarzu w Poznaniu, tak, to chyba jeszcze jest Łazarz, a może już nie? No chyba jeszcze Łazarz. Działa nocny targ towarzyski, czyli coś w stylu nocnego marketu z Warszawy. Aczkolwiek na nocnym markecie w Warszawie bardziej stawia się na jedzenie, a tutaj jednak to jedzenie jest jednym z elementów tego miejsca, bo też chodzi o imprezę. Ja oczywiście zajmę się częścią jedzeniową. Co ciekawe, nocny targ towarzyski w Poznaniu działa od 2017 roku, czyli od momentu, kiedy ja się z Poznania wyprowadziłem. Także nie miałem zbyt wielu okazji, żeby tutaj jeść, ale byłem 2-3 razy. Totalnie jednak nie wiem, czego dzisiaj się spodziewać. Nie ma dużo ludzi, jest godzina 18, środa, także dopiero za kilka godzin tutaj będzie prawdziwe szaleństwo, będą prawdziwe tłumy. Ja najpierw się przejdę, zobaczę, co tutaj jest, no i później coś pojem. To słuchajcie, tutaj wygląda bardzo, bardzo chillowo. Dużo jakichś leżaczków, siedzisk. I co my tutaj możemy zjeść? Jest Up & Smoke Barbecue. Miejsce dobrze mi znane. Dalej jest traczek El Santo Taco, czyli tacosy nieznane mi. Wygląda spoko. Dalej pastrami and burger. Arizona pastrami. Jadłem od nich wielokrotnie, a ostatnio jadłem na męskim graniu w zeszłym roku. Obok z kolei zapieksy, czyli buffet truck. Od nich zapiekanki jadłem podczas targu świątecznego na międzynarodowych targach poznańskich. W tym rzędzie food trucków są jeszcze frytki belgijskie maczane, a po drugiej stronie gofry. Gofry w kształcie genitaliów. I tutaj się wychodzi z tej takiej chillowej strefy i przechodzi się do kolejnej strefy z food truckami. Jedno widzę jest zamknięte, obok jest pizza na kawałki, obok gołe baby. Znane mi oraz Pitagoras, czyli greckie pity. Od nich nie jadłem, a słyszałem dużo dobrego. No a tutaj bar, a za barem jest budynek, w którym są imprezy i czasem jakieś koncerty. Jak widzicie, nie ma tego jakoś bardzo, bardzo dużo, łącznie jakieś, nie wiem, 10 miejsc z jedzeniem, może nawet mniej. Także pewnie uda mi się spróbować paru rzeczy dla Was i dla siebie oczywiście. Dużo tych miejsc kojarzę z Poznania. Jadłem w nich kiedyś, tylko że nie tutaj na nocnym targu towarzyskim, a po prostu gdzieś indziej w mieście. Zaczynam od Up & Smoke Barbecue, czyli miejsca, które w sumie znam, ale od czasu, kiedy ostatnio jadłem w Up & Smoke Barbecue, mocno to menu się poszerzyło. Kiedyś to były głównie kanapki z pulled porkiem i żeberka. Teraz ta oferta jest większa. Tutaj mam na przykład burgera. Jest to burger ze smokera. Jak oglądaliście film z Austin z Teksasu, to wiecie, że tam jadłem fantastycznego burgera, który był przygotowany właśnie w smokerze. Tutaj to mięso wołowe też w smokerze, w grillu wędzarni powstaje. Ten smoker nie jest tutaj na miejscu, na nocnym targu, tylko jest bodajże w Baranowie, także żeby go zobaczyć, trzeba się przejechać. I to jest, słuchajcie, burger Juicy Lucy, czyli oprócz tego, że on jest burgerem wołowym, to też jest nadziewany serem. Tak to wygląda. Tutaj jest 200 g wołowiny nadziewanej serem. Jest do tego cheddar, jest sos mayo barbecue, są ogórki, sałata lodowa. Wszystko w mlecznej bułce. Muszę się wgryźć. Pachnie przepięknie. Mięso petarda. Smakuje fantastycznie. Nie jest ono aż tak przyprawione jak w Austin. Tam było dużo pieprzu, dużo ziół. Były to podobne przyprawy jak do brisketu. Tutaj tych przypraw nie ma, ale samo mięso z tego smokera pochodzi, przez co ma taki bardziej dymny smak i aromat. No i widzicie, w środku jest faktycznie ten ser ciągnący się, także fajnie. Samo mięso jest na maksa soczyste, ale ma trochę inną strukturę i konsystencję niż takie klasyczne mięso burgerowe, właśnie przez to, że ono dochodziło w smokerze. Świetny burger. Dodatki są tutaj proste po to, żeby podkreślić smak tego mięsa i żeby wprowadzić jakieś takie delikatne elementy słodyczy, czy te ogórki, czy sos, czy bułka. Teraz wziąłem taki porządny kęs z tym serem, który jest w środku tego mięsa i to rzeczywiście robi robotę. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale to mięso ma inny kolor z zewnątrz niż w środku. No a to właśnie przez zrobienie tego mięsa w smokerze. Tutaj Wam jeszcze pokażę, co można w ogóle zamówić w Up & Smoke Barbecue. Są kanapki z pulled porkiem. To jest tutaj od zawsze. Nawet chyba niektóre kanapki są od tych 7 lat tutaj w menu.
Są kanapki z wołowiną i to jest ciekawe, bo jest pastrami, jest mostek wołowy, czyli brisket, no i też żeberka oczywiście tutaj w zestawie, a tutaj te burgery ze smokera. Ja jadłem najdroższego Juicy Lucy, on kosztuje 35 zł, ale są też inne, tańsze, ale wtedy jest mniej tego mięsa. Generalnie bardzo dobry burger, niby klasyczny, a jednak nie, dzięki temu, że został on przygotowany w smokerze. Jest ten taki wędzony aromacik, do tego dochodzi przyprawienie go papryką, chipotle oraz czosnkiem. Polecam Wam takiego burgerka sobie spróbować i generalnie polecam Wam rzeczy z Up in Smoke Barbecue, bo robią tam naprawdę świetne mięcha. Ja teraz się rozglądam, co tutaj jeszcze zjeść. Zjadłem całego burgera, także na dobrą sprawę mógłbym już sobie odpuścić, ale nie. Jeszcze z kilku miejsc muszę spróbować. Zamówiłem sobie pitę z miejsca, które nazywa się Pitagoras. Będzie to pita z polędwiczką wieprzową. Do tego frytki, cacyki, pomidor, czerwona cebula, oliwki, kalamata. Dużo słyszałem o tym Pitagorasie. Na Jeżycach ma to miejsce swój lokal, taki stacjonarny. I ponoć jest to naprawdę świetne greckie jedzenie. Nie wiem, na ile to widać w aparacie, ale tutaj też było coś związanego z koleją chyba. Czyli jest taki wspólny mianownik kolejny między nocnym marketem a nocnym targiem towarzyskim. Nie wiem, czy to nie była jakaś zajezdnia kolejowa. Tutaj chyba gdzieś się odbywają imprezy generalnie w tych budynkach. Są koncerty normalnie rozpisane na całe lato. A ja czekam na swoją pitę. Nie mogę się doczekać. Ostatnio jak jadłem w fabryce Norblina, to bardzo mi smakowała grecka pita. Także mam nadzieję, że tutaj będzie przynajmniej równie smakowita, a może lepsza. Tak to, słuchajcie, wygląda bardzo apetycznie. O, zobaczcie. Jest tutaj polędwiczka wieprzowa, rzeczywiście pachnie bardzo, bardzo zachęcająco. Pita mięciutka, tzatziki, frytki takie grubsze. To już mi się podoba, że to są takie grubsze frytki niż w przypadku tej pity, co jadłem w Norblinie ostatnio. Mięso całkiem soczyste, trochę się bałem zamawiać tą polędwiczkę, bo stwierdziłem, że ona już będzie wysuszona, ale nie, jest całkiem w punkt, mocno doprawiona ziołami, od razu to czuć. Fajnie tutaj wjeżdżają te tzatziki, świetne są oliwki, które pojawiają się w to którymś kręsie. Ta pita jest bardzo, bardzo miękka, nie wiem, czy nie aż za bardzo. Może gdyby była delikatnie chrupiąca, to byłaby smaczniejsza. I trochę z tego wszystkiego kapie. Kapie jakiś sos. To są prawdopodobnie soki z warzyw z tych polędwiczek, wymieszane troszeczkę z tzatzikami. Jest to jednak generalnie bardzo smaczne. Jest to też coś innego niż kolejny burger, kolejna kanapka, zapiekanka czy pizza. Taki grecki street food w Polsce jednak nie jest aż tak popularny. I fajnie spróbować czegoś takiego. Wydaje mi się, że to nieco za bardzo się rozlatuje, ale to już jest, myślę, kwestia odpowiedniego przygotowania. Naprawdę mi smakuje. Nie jest to lepsza pita niż w Pita Bros w Norblinie, ale nie jest też gorsza. Jest, myślę, porównywalna. Trochę inne są tutaj składniki. Tam mi bardziej smakowała sama pita. Tu mi o wiele bardziej smakują frytki. Tamte bym z chęcią komuś oddał, a te je się naprawdę z przyjemnością. Jedyna moja uwaga do polędwiczek, że dla mnie one nawet nie są lekko pikantne. One są po prostu mocno przyprawione ziołami, co jest fajne, ale o pikantności raczej możecie zapomnieć. Także też nie bójcie się tego, jeśli macie problemy z ostrymi daniami. Jedna taka pita kosztuje 32 zł. W ofercie są bodajże 4 pity. I te kwoty są za nie bardzo do siebie zbliżone. Smaczna ta pita, ale na koniec mi się już totalnie rozleciała. Sama ta pita była taka troszkę rozlatująca się pod koniec, także wolałbym tego nie jeść na stojąco, a ponoć w późniejszych godzinach tutaj jedzenie na stojąco jest przeważającą opcją, bo po prostu stoliki są pozajmowane. Zamówiłem zatem coś, co łatwiej jeść stojąc, czyli pizzę na kawałki. Jest tutaj miejsce, które nazywa się Slice in Hand i za 8 zł macie slice'a. To jest taki podstawowy kawałek z mozzarellą i sosem pomidorowym. I za dodatkowe 2 zł możecie sobie wybrać składnik roślinny, a za 4 zł składnik mięsny. Z ostrym salami sobie zamówiłem takiego slice'ika, a poza tym można też brać normalne, okrągłe pizze. Zobaczymy, jak to będzie smakowało, czy to będzie taki nowojorski slice, czy może bardziej łazarski. I nie jest to, słuchajcie, slice nowojorski, nie jest to też slice łazarski, to jest po prostu taka mini pizza w stylu włoskim, rzymskim. Fajnie to wygląda, naprawdę jakościowo. Jest tutaj salami pikante, mozzarella, sos pomidorów pelati oraz troszeczkę bazylii. Sobie tak to złożę. Jest to naprawdę fajna pizza. Ostro to salami i to tak wyraźnie. Pyszny sos pomidorowy, trochę mozzarelli, nie jakoś dużo. Wjeżdża ta pizza naprawdę fajnie. Ciasto jest cieniutkie i lekko chrupiące. Tutaj widać, jak cienkie. Na środku trochę bardziej lejące, ale to nie jest tak lejące ciasto jak w pizzy neapolitańskiej. Nie jest to pizza neapolitańska. To na pewno, ale też nikt takiej tutaj nie reklamuje. W smaku to ciasto jest bardzo spoko. Składniki na pizzy są naprawdę bardzo dobrej jakości. I w sumie nic więcej nie potrzeba. Nie spodziewałem się tak dobrego kawałka, w zasadzie tak dobrej mini pizzy w cenie 12 zł. No słuchajcie, to jest hit.
Tutaj Wam jeszcze pokażę to menu. To jest to menu pizzy na kawałki, czyli takich właściwie mniejszych pizz. A tutaj są normalnie większe pizze. Myślę, że taki kawałek pizzy będzie najlepszą opcją, jeśli chcecie tylko coś przekąsić. Bo oczywiście takim kawałkiem się jakoś mocno nie najecie, ale w trakcie imprezy tutaj na nocnym targu wsunąć takiego slajsika na pewno będzie miło. Nie wiem jednak, jak wygląda tutaj sytuacja w godzinach późniejszych, kiedy jest tutaj więcej ludzi. No bo ja na tego slajsika czekałem niecałe 10 minut. Co w sytuacji, kiedy będzie więcej chętnych niż tylko ja i tam, nie wiem, dwie inne osoby, może budować naprawdę spore kolejki. Jeśli byliście tutaj na nocnym targu później, zamawialiście tą pizzę, to powiedzcie, jak wygląda sprawa z kolejkami w komentarzach. W ogóle, jak wygląda tutaj sprawa z kolejkami. Ludzi chyba przychodzi tu dużo, a tych punktów gastronomicznych wcale tak dużo nie ma. Mam tutaj frytki z food trucka Maczane, też mi znane. I to są małe frytki, są też duże frytki. Gorące jeszcze, nie wyglądają całkiem ładnie. Do tego sos suszonych pomidorów i bazylii. Zaraz spróbujemy. Tak to wygląda. Dużo sosu, dużo frytek. Podejrzewam, że do dużej porcji jest jeszcze większy rożek. Frytki są grube. Zobaczcie, grube, złociste i gorące, bardzo gorące, także chyba jeszcze chwilę muszę poczekać, zanim je skonsumuję. Mam do tego taki patyczek. Pamiętam, że ten food truck Maczane na samym początku stał na takim parkingu na rogu ulic Święty Marcin i Piekary. Tam też swoją taką pierwszą kultową lokację miał chyba już nieistniejący food truck Food Patrol, jedna z pierwszych poznańskich burgerowni. Duży sentyment mam do tamtego miejsca, właśnie do tamtego zakątku. Tamte food trucki się zmieniały co jakiś czas. Nie pamiętam, jak długo Maczane tam stało, ale wydaje mi się, że krótko, ale tutaj pamięć może być zawodna, ale była też tam cała masa różnych projektów. Być może nawet na kanale coś o tych projektach było. Arizona Pastrami, food truck, który Wam pokazywałem na początku tego filmu, również tam się mieścił, także dla poznańskiego jedzenia ulicznego tamto miejsce jest na pewno wyjątkowe. Łezka aż się w oku kręci na te wspomnienia, ale spróbujmy frytki. Sos jest bardzo intensywny, słuchajcie. Nie sądziłem, że to będzie aż tak mocno smakowało suszonym pomidorem. Suszonym pomidorem, bazylią, ale mam też wrażenie, że jakimś serem? Dużo smaku umami, no bo też suszone pomidory są taką umamiczną bombą. Umami to nie tylko mięso, umami to również warzywa i właśnie suszone pomidory, w ogóle pomidory. Ale same frytki też naprawdę spoko. One są grube, więc w środku są mięciutkie, z zewnątrz są chrupiące, lekko posolone. Te frytki są tutaj naprawdę smaczne. Ten sos też jest dobry, ale chyba nie dla mnie do końca. Sosów do wyboru w Maczanych jest jednak cała masa. Jest majonez, jest ketchup oczywiście, jest majonez truflowy, jest jakiś sos cheddarowy, jest bekonez, czyli majonez z bekonem. Ogromna ilość sosów do maczania. Zresztą nazwa Maczane chyba nie wzięła się znikąd. To nie chodzi tylko o frytki, ale właśnie też o te sosy. Tutaj też się zastanawiam, jak wygląda sprawa z kolejkami po te frytki. W takich późniejszych godzinach, kiedy jest już więcej osób, no bo to nie jest produkt gotowy od razu, trzeba jeszcze te frytki przecież usmażyć. Nie? Kiedy mówiłem znajomym z Poznania, że tutaj się wybieram, żeby nagrać materiał, no tu wielu z nich łapało się za głowę mniej więcej i mówiło, jak to, przecież tam są takie kolejki, tam jest taki tłok. No nie o 18, nie o 19. Później się robi tłoczno, kiedy faktycznie to już jest nocny targ towarzyski i kiedy słońce chowa się za horyzontem. Wtedy odwiedzających jest znacznie więcej, no i też jest ich znacznie więcej, kiedy jest tu jakiś koncert. Dzisiaj chyba nie ma jeszcze żadnego koncertu. Mała porcja frytek, 170 gramów, kosztuje 17 zł. Co ciekawe, duża porcja, prawie dwukrotnie większa, 300 gramów, kosztuje złotych 19 zł. Także wiecie, po co jest tak wysoka cena za małe frytki? Po to, żebyście wzięli dużą porcję. A ja pragnę zauważyć, że kawałek pizzy, czy też mini pizza z jednym mięsnym dodatkiem kosztuje tylko 12 zł, czyli 5 zł mniej niż małe frytki. Wbrew pozorom, takimi małymi frytkami można się chyba bardziej najeść, ale ja mam więcej fanów z pizzy. Zamówiłem jeszcze tacosy z El Santo Taco, ten food truck za mną. Tam mają tacos al pastor, ale taki prawdziwy al pastor, nie zawsze takie jest. Z mięsem ciętym trochę jak w donerze, także liczę, że to będzie spoko. Z tacosami zawsze mam problem w Polsce, ale może tutaj będzie bardzo smacznie. Mam swoje tacosy, 3 sztuki, sporo mięsa, bardzo dużo kolendry. Troszeczkę ananasa, jakiś taki zielonkawy sos, ale też widzę jakąś czerwoną salsę. Skropiłem to wszystko limonką i cóż, no trzeba to jakoś sobie zjeść. To mięsko wygląda ładnie, rzeczywiście. Podane trochę w dziwny sposób, 3 rozłożone tortille i na to rzucone składniki. Mało poręczne, wygląda ładnie, ale teraz troszkę karkołomnie musiałem to wziąć. Mięso naprawdę dobre, soczyste, trochę chrupiące, mocno doprawione. Niestety zdarzają się takie bardziej tłuste kawałki.
takie, które trzeba mocniej pogryźć, to nie każdemu będzie odpowiadało. I generalnie mięso jest tutaj takim pierwszoplanowym aktorem, ono się najmocniej wybija. Moim zdaniem tortilla jest tutaj za twarda, to jest w sumie taka moja standardowa uwaga do tacos w Polsce, że te tortille nie dowożą. Jest za twarda, za bardzo daje o sobie znać. Dodaje coś od siebie, ale dodaje coś od siebie w taki zły sposób. Tortilla może być smaczna, może dobrze smakować i dodawać coś od siebie w sposób dobry. No a tutaj niestety przede wszystkim przeszkadza. To, co mi się też nie podoba, że w tej takiej salsie z cebuli, kolendry brakuje mi pomidora. Jest ona trochę za sucha. Są wprawdzie takie kleksy bardziej płynnej salsy, zielonej, czerwonej, także jest trochę kwaśnej śmietany, ale przydałby się tutaj ten pomidor. Tym bardziej, że ananas, który jest charakterystyczny dla tacos al pastor, jest tutaj w naprawdę małej ilości. Jeden taki mały plasterek ananasa na jedno taco, a trzeba przyznać, że kiedy ten soczysty ananas, słodziutki, łączy się z tym naprawdę dobrym mięsem, równie soczystym, no to robi się naprawdę pięknie, także gdyby tego ananasa było więcej, gdyby pojawił się jakiś pomidor, no to te tacosy byłyby naprawdę świetne, mimo tej tortilli, która mi nie odpowiada zdecydowanie. Z tego co jednak słyszałem, Taco El Santo to jest dość świeży projekt, także trzymam kciuki za to, żeby on się rozwinął, żeby te niektóre mankamenty zostały poprawione i naprawdę może być dobrze. Te tortille będą trudne do przeskoczenia w Polsce, bo ciężko dostać dobre, a robienie ich samemu to też jest nie lada wyzwanie. Więcej ananasa, dodać pomidora i może być naprawdę, naprawdę spoko. Trzy takie tacosy, zestaw, 36 zł. Nie można chyba pojedynczego sobie zamówić. Może można mieszać, nie pytałem w sumie, bo oczywiście były też inne rodzaje taco w ofercie. Niemniej wydaje mi się, że ten al pastor, ze względu na to, że to jest takie opiekane, cięte mięso, trochę jak w donerze, to jest najciekawsza możliwa pozycja. Fajnie, że obok burgerów, pizzy, frytek, kuchni greckiej jest także kuchnia meksykańska. Na sam koniec zamówiłem jeszcze zapiekankę z bufet ptaka. Te zapiekanki nigdy mnie nie zawiodły. To nie są takie klasyczne zapiekanki tylko z pieczarkami i serem, tylko dzieje się tam dużo więcej. Ja wiem, że niektórzy właśnie wolą taką prostotę, ale ja pieczarek nie lubię. Nie przepadam za nimi, także cieszą mnie zapiekanki, które mają na sobie inne składniki. Mam swoją zapiekankę. Zobaczcie, jaka wielka. Jest to zapiekanka chorizo nacho, czyli mamy i chorizo, i nachosy. Dużo mam tych nachosów tutaj. Chłopak, który przygotowywał mi tę zapiekankę, zobaczył mój aparat i zapytał, czy będę zdjęcia robić. Ja powiedziałem, że tak, więc może więcej tych nachosów dostałem, od razu mówię, ale jak dla mnie za dużo tego tutaj wylądowało na zapiekance. Wolę, gdy takie nachosy są bardziej takim dodatkiem, który nie dominuje smaku całości, a tak by tutaj było, gdybym te wszystkie nachosy ugryzł naraz. Tak. Poza tym mamy tutaj chorizo, mamy mozzarellę i sos pomidorowy. Próbuję. Do tej zapiekanki dobrałem sobie sos mango mayo, czyli jest taka delikatna słodycz. Sosów do wyboru jest kilka. Przez chwilę chciałem zamówić sriracha mayo, ale stwierdziłem, że od chorizo już może być pikantnie, więc przydać taka kontra w postaci mango. Mam trochę wrażenie, że tutaj była troszkę wyszła za sucha. Do tej pory, jak gdzieś jadłem zapiekanki z bufet traka, to tak sucha nie była. Nie wiem, czy to kwestia długości pieczenia, czy jakaś inna. I trochę mi to psuje odbiór całej zapiekanki. To, co na niej jest, jest naprawdę świetne. Fajne chorizo, lekko pikantne, lekka słodycz od tego sosu, ser się ciągnie, sos pomidorowy bardzo fajny. Nie chcę mówić, że to już nie jest to, co kiedyś było, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ale rzeczywiście ta buła mi coś dzisiaj nie gra. Jest właśnie za sucha, za bardzo czuć bułę, a za mało czuć składniki w każdym kęsie. Także troszkę się na buffet trucku tym razem zawiodłem, zawsze bardzo pozytywnie się o tym food trucku wypowiadałem, a dzisiaj... No dzisiaj mi czegoś tutaj zabrakło. Kompozycji w tutejszym menu jest trochę, ale nie ma wszystkich zapiekanek, które z buffet trucku znam i szczerze mówiąc nie ma tych moich najbardziej ulubionych. Jedna taka zapiekanka z chorizo kosztuje 28 zł. Ja to dokończę i uciekam z nocnego targu towarzyskiego. Zaraz to wszystko sobie jeszcze oczywiście podsumujemy. Oczywiście od porównań do nocnego marketu z Warszawy się nie ucieknie, aczkolwiek chyba wszystko to, co powinienem powiedzieć, powiedziałem już na początku. W Warszawie najważniejsze jest jedzenie. Tutaj punkt ciężkości jest trochę w innym miejscu, bardziej chodzi o takie spotkanie się ze znajomymi, o imprezę. I to jest taka najważniejsza różnica, którą czuć w zasadzie od wejścia. Bardzo fajnie zaaranżowana ta przestrzeń, tak chillowo. Myślę, że naprawdę miło można tutaj spędzić czas. W ciągu dnia jest bardziej chillowo, dopiero teraz powoli o godzinie 20 zaczynają schodzić się ludzie. Nie powiedziałem tego na początku filmu, ale nocny targ towarzyski jest czynny od środy do niedzieli. W różnych godzinach, w niedzielę jest w ogóle otwarty praktycznie od południa do wieczora, także
na pewno wtedy jest bardziej chillowo tutaj. A jeśli chodzi o jedzenie, to myślę, że najciekawszy jest ten food truck, który pokazywałem Wam na początku, czyli Up in Smoke Barbecue, bo są tam rzeczy, których nie ma praktycznie nigdzie indziej. I już nie chodzi tylko o tego burgera ze smokera, ale też jest brisket, też jest pastrami, ale właśnie takie pastrami przygotowywane w smokerze. Miłym zaskoczeniem był też ten food truck z pizzą, bo nie spodziewałem się w tej cenie czegoś tak jakościowego. Oczywiście ta pizza była na bardzo cienkim cieście, nie było tego ciasta dużo. Te składniki, choć dobre jakościowo, nie obkładały jakoś obficie tej pizzy, więc mając to wszystko na uwadze, cena wydaje się zrozumiała. Poza tym fajny grecki i meksykański street food oraz naprawdę dobrze wykonane frytki belgijskie. Wizytę na nocnym targu towarzyskim uznaję za udaną. Jestem świadomy tego, że nocą tutaj na pewno trzeba dłużej czekać na jedzenie. Jest też więcej ludzi, jest większy tłok, więc pewnie nie jest aż tak przyjemnie. Ale pamiętajcie o tym, że mimo że to jest nocny targ towarzyski, to niekoniecznie trzeba tu przychodzić właśnie nocą. To takie moje podsumowanie na szybko. Pewnie po przemyśleniu sprawy miałbym jeszcze więcej wniosków, ale tym może podzielę się z Wami w komentarzach. Zapraszam do dyskusji, komentarze są Wasze, a ja chętnie podzielę się z Wami jeszcze jakimiś innymi spostrzeżeniami a propos nocnego targu towarzyskiego. Dawajcie znać, czy tutaj byliście, co jedliście, jak Wam smakowało, czy byliście w tym roku, czy w latach poprzednich i jak w ogóle oceniacie to miejsce. Ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.